W dzisiejszym odcinku będzie ciasteczko z kubeczka, a składniki, jakich użyjemy, to mąka, kakao, jajko, mleko, proszek do pieczenia, cukier, puder, no, śmietana, olej. Proste. Słuchajcie, zaczynamy od wymieszania wszystkich składników, czyli wrzucam mąka, cukier, kakao, do tego proszek, wszystko mieszamy, teraz do tego dodajemy jajko, mleko i 3 łyżki oleju. Uwaga, całość dokładnie mieszamy. I teraz będzie hit. Przekładamy całą zawartość do kubeczków. Kubeczki mam już naszykowane. Gdzie nam brakuje? Tutaj nam jeszcze brakuje. Słuchajcie, do mikrofali na 3 minuty. Zrobimy coś takiego, że jak włączę mikrofalę, postaram się obić śmietanę, żeby ten deser naprawdę był szybki. Ok, śmietana. Tyle wystarczy. Cukier, puder. Hop. 3 minuty. Pamiętajcie, 800 W. 3 minuty. Start. Wszystko na żywca. 50 sekund. W międzyczasie sobie jeszcze wyciągnę talerzy. Też naszykowane jeszcze kakao, aby to wszystko obsypać. 2:30. Słuchajcie, praktycznie deser mamy zrobiony, czyli czekam na nasze ciasteczka. Za pomocą łyżki nałożymy na to bitą śmietanę i zasypiemy to wszystko kakaem. Słuchajcie, o, sprawdzę ciastka. O, 2,5 minuty, nie 3. Także pamiętajcie, zawsze warto spróbować. Zobaczcie, jak wyrosło. Jedno, drugie, na to nakładamy, słuchajcie, bitą śmietankę. O, jeszcze ciepło trochę by nam ściec po rantach. Niepiękny, szybki deser z użyciem mikrofali. Mamy gotowe, słuchajcie, więcej przepisów znajdziecie na kanale YouTube na Szlaku Smaku, także zapraszam Was serdecznie.